Ja wymierzyłem te słupki wcześniej. Ja dlatego brałem i w takim formacie, bo idealnie zerwałeś, przyłożyłeś, przejechałeś i siedziałeś. No, musiałem. No. A trudno, żeby wieszać ulotki tam, gdzie nie są fajne, widoczne. Teraz możemy zadzwonić, mogę zadzwonić jako obywatel na policję. Ile pan dostał tej grzywny w pierwszej wersji? Na policję według mnie. Policjant mi zaproponował najpierw mandat, 50 zł. Nie? A ja odmówiłem przyjęcia. A on się chciał postawić. Nie, co to on jest? I on mi mówi, on nie przyjmuje mandatu. To sprawa do sądu. A ja mówię, proszę bardzo i proszę mi przysłać zawiadomienie, kiedy mam się stawić na Montelupi. I koniec. I później zostałem zawiadomienie. Nie wiedziałem, kiedy była sprawa, bo sprawa była niejawna. 100 zł grzywny i 80 zł kosztów sądowych. I teraz jak się na to tak spojrzy, już po tym wszystkim, bo ja się zgadzam, że sąd się chciał teraz wycofać z gównianej sprawy, w którym w 1976 i 1979, jak mnie skazywali, to tak samo chodziło o treść, a mnie skazywało kolegium za zaśmiecanie ulic. I tutaj jest to samo. Ja rozliczałem, ja chciałem, żeby mnie skazywano za to, co ja zrobiłem. I dlatego ja się przyznałem. Tak, ja świadomie to robiłem, bo wyrażałem swój pogląd na temat władzy. Proszę bardzo. Tu jest właśnie dylemat, że oni w zależności od sytuacji, jaką są, to oni sobie dobierają artykuł i już. Teraz za to i już. No. Co się na przykład stanie? Jak ja na przykład zrobię teraz jakąś kampanię przeciwko, jak będą wybory parlamentarne i znajdzie się jakiś gorliwy taki sędzia, bo tutaj gorliwość sędziego, że mnie skazał na te badania psychiatryczne, nie? Oni też się chcieli postawić. I znajdzie się taki sędzia i powie, on się nie podda badaniu psychiatrycznego, skierujmy go do zakładu zamkniętego na półroczną obserwację. Myśmy pana nie aresztowali, pan nie jest zatrzymany, absolutnie, ale siedzisz pół roku w wariatkowie. I śmiga dostanie. No i co? No tak samo jak ta policja po mnie przyjechała. Ja jej mówię, najpierw mi powiedzcie, jaki jest mój status. Czy ja jestem aresztowany, czy zatrzymany? Panie Luku, my mamy nakaz doprowadzenia pana. No się pan nie stawił. I teraz sobie weź pod uwagę. Dla mnie, jako obywatela, normalnie myślącego, czy na papierze jest nakaz doprowadzenia, czy nakaz zatrzymania, czy nakaz aresztowania, to jest ganz egal, bo policja cię bierze za wszarz i koniec. Ale dzisiaj sprawa została umorzona i cieszy się pan z tego rozstrzygnięcia? Absolutnie się nie cieszę, bo nie jest rozwiązane przede wszystkim najistotniejsza rzecz. Dla mnie nie było istotne, czy ja tutaj zostanę skazany, czy uniewinniony. Tylko, żeby powiedziano, czy ja jestem przestępcą, czy nie jestem przestępcą. Czy ja mam prawo jako obywatel i jako wyborca się wypowiadać. Wszyscy, którzy kandydują, rozlepiają plakaty, kuchnie, pierdółki, duperele i jest wszystko w porządku. Ja jako wyborca, jako szary obywatel, ja nie mam tego prawa.